Siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z My Summer Car i w dzisiejszym odcinku będziemy robili to, co chcieliście, pisaliście w komentarzach i lajkowaliście mocno. I tutaj nasz pacjent już podjechał. I to jest właśnie nasz pacjent. Będziemy dzisiaj próbowali Sebiksa zaholować do naszego garażu i zobaczymy, czy faktycznie da się go tam wrzucić, uwięzić. Ja sobie tutaj tak odpalę. Musimy to ten, piwka się napijemy. Tylko żeby nam Sebiks nie odjechał. Próbowałem przed chwilą właśnie nagrywać i coś nam się popsuło. Nie dość, że samochód nie chciał odpalić, to jeszcze Sebiks w ogóle odjechał. Dobra, czekamy jeszcze chwilę, bo to stary diesel. Dobra, jest ok. Zrzucamy. I jazda, moi drodzy. Teraz tak. Musimy podjechać tyłem. Musimy podjechać tyłem. Dobra, będziemy tak mniej więcej jechać. Czekajcie. Dobra. Pyk. Koniec. I teraz musimy go zaholować. Sebiks, spokojnie, wszystko będzie ok, nie bój się. Nie martw się. Dobra, spokojnie. Będzie dobrze, Sebiks. Jest wszystko ok, stary. Ja już to sprawdzałem, wiesz? Będzie spoko. Super się będziesz bawił. Mówię ci, zabawa elegancka. Miałbym kupę, to bym zrzucił na niego, ale niestety nie mamy. Dobra, Sebiks. Muzyczka. Albo nie. Jedzie z nami? Musimy wrzucić na większy bieg. Holujemy go czy nie? Halo, jedzie! Dobra, wariat jedzie z nami. O kurde! Uderzy chyba w ten. W autokar. Nie, zjechał nam na bok. Gdzie on jest? Ty, ale nim rzuca. Miota nim. Sebiks będzie chciał nas wyprzedzać w ogóle, tak mi się wydaje. Ale nami będzie rzucało, bo on cały czas jest na naszym ogonie teraz. Dobra, patrzcie, tu jest w ogóle taka guma. Nie wiem, czy wiecie, po co to jest. To jest specjalnie po to, aby nam się właśnie taka skrzyneczka z piwkiem nie wyślizgnęła. No, nieźle. Sebiks chyba do rowu wleci. Ja nie widzę, lusterka mam źle ustawione. Musimy większy bieg wrzucić. O kurde! Ale poszło! Przepraszam pana. No nie wytrzymam. Co tu się wydarzyło? Jedziemy dalej. Cie, a Sebiks chyba już nie żyje, nie? Czekajcie. Nie no, chyba żyje. Czekajcie chwilkę. Dobra. Kurde. Tak nie miało być. Czemu się... Ja pierdzielę, to będzie bardzo ciężkie go zaholować. A, dobra. Nieważne. Biorę ten samochód do garażu. No nie, no ale to bez sensu. Czy ja jestem w stanie zaholować go tak, żeby on nie zginął po drodze? Musiałbym go na bardzo cienki hol wziąć. Dobra, jeszcze raz. Czekajcie, zrobimy restart gry. Nie przerywamy nagrywania. Ja jeszcze raz spróbuję szybko zrobić to. Ale jeżeli się nie uda i on po drodze zginie, no to już takim samochodem będziemy go holować. Dobra, więc teraz wchodzimy i spróbujmy zrobić tak. Kurde, zginął nam. Dobra, więc wezmę go na bardzo, bardzo krótki hol. Dobra, odpalmy samochód. Dobra. A widzicie, to jest to miejsce tutaj na skrzyneczkę. To jest tak elegancko wypróbowane, żeby tutaj, o, sam raz się nie ślizgała ta skrzyneczka. O, dobra, mniejsza o to. Jednak nie. Może go tyłem będę holował? Czekajcie! Właśnie, to może nie uderzy wtedy tak łatwo. Czekajcie, to ja go tutaj będę holował. O, w ten sposób. Wezmę go od tyłu. Czekajcie. Dobra. Myślę, że to będzie ok.
No, to jest króciutki hol. Miks sunkin nyt vittu tulla tähän haisemaan vittu? Ihan tarpeeksi toi johki haisee ihan kuselle, niin vittu nyt täällä haisee kusia no, paska. Powinno być gościu dobrze, niin, wiesz? Sulle, vittu. Nie przejmuj się, ziomek. Będzie dobrze. Możesz sobie nawet zapalić tutaj papierosa w środku. Wszystko jest okej. Okej? Odjeżdżamy? Odjeżdżamy. Dobra. Sebik, zapnij pasy! O kurde, włączył się. Odpalił się wariat. Dobra, jedziemy z nim. Sprawdźmy. On będzie nam grał muzyczkę. Dopóki muzyka gra, to znaczy, że Sebik żyje. To bardzo dobrze. O nie, autobus. Autokar. Tak, żeby nie uderzył w niego. Dobra, jest okej. Holujemy go. On będzie nam taką siłę tutaj, moi drodzy, stawiał. Opór. W drugą stronę będzie chciał kołami kręcić. Ale my się nie damy. Słyszycie ten pisk opon? Ten pisk opon, moi drodzy. To znak, że Sebik spróbuje się wyrwać z naszej pułapki. Dobra, tylko żeby nie uderzył w czerwonego, bo ostatnio o kurde, policjant. Halo, policja. Co jest? Co się stało? O fuck! Sebik na nasz... O nie, jest Sebik przejechał policjanta. Dobra. Sebik, moi drodzy, policjanta. Ja pierdziele. Kurde, nie wierzę w to. Dobra, idziemy za ciosem. Ja tu nie... Panie policjancie! Nie wypada! Kurde, no nie, jeszcze z policjantem jadę. Jak coś, to wszystko przez Sebiksa, bo to on zahaczył. Ej, ale gościu, to jest tak będzie... Dobra, to jeszcze policjanta będę miał w domu. To już będzie super, moi drodzy. Jest impreza. O nie! Gdzie on jest? Tutaj poleciał. Bye bye! Dobra, to już policjanta chciałem też mieć w domu, ale się nie udało. Jedziemy. Muzyczka gra. Jest impreza. Eleganckie holowanko. No czego jeszcze chcieć? Piwka, ale tu już piwko wypiłem. Sebiksa holujemy. Dobra. Muzyka gra. To wszystko gitara. Teraz tak jak widzicie, no na mniejszy hol wziąłem ziomka. I teraz już jakoś dajemy radę. Tylko teraz będzie problem, bo ja nie mam, słuchajcie, nie mam tego samochodu. Nie mam ciągnika. Nie mam ciągnika. I problem polega na tym, że... No nie, ciągnik jest, ale w tym miejscu... Chyba, że czekajcie. Chyba, że zmienię... O! Zmienię cysterny na ciągnik i potem go wrzucę tam. Bo będzie ciężko go tak normalnie do tego garażu wrzucić. Ja z tymi widłami będę musiał chyba. No. Ciągnik jest w tym pod domkiem, gdzie tam się zarabia pieniążki na zrzucaniu drewna. To jest najważniejsze. O, moi drodzy, uwaga. Żeby Sebiks nie zmarł. Sebiks żyje jeszcze. Tylko w jaki sposób miałoby dojść do odczepienia? Chyba, że go... O, wiem! Dobra. Spróbujemy to zrobić. Ale ja nie wiem, jak ja długo będę jechał potem tą cysterną, tym ciągnikiem pod chałupę. To się musi udać. Ja już jestem na prostej. Będziemy skręcać za niedługo w lewo, jak wyjedziemy właśnie na ten zakręt tam. Za tym zakrętem będziemy musieli wyjechać na prostą drogę i skręcamy w lewo już do naszej mieścinki. Dobra, oj, oj, oj. Zaczął wjeżdżać. Zaczął wjeżdżać. Policja jedzie. Co jest?
Słychać policję, za nami jedzie, ale... Jakim cudem ona jeszcze nie dojechała? O, fuck. Uprowadziliśmy Sebiksa i już cała ten... Ja pierdziele, już policja nas szuka. Dobra, o kurde. Będziemy jechać w lewo. Trzy, dwa, jeden. Ajajaj. No, ojojoj. Sebiks nas chce wyprzedzić. Boże, on jak taka ryba, która się złapała na haczyk. Na wędce. On jak ryba na wędce. On nie chce wyjść. On się czuł jak ryba w wodzie tam. Na wolności. O kurde, ale rzuca nami. Sebiks, przeżyj to, proszę cię. Dobra, jedziesz. Normalnie jak leszczyk albo tuńczyk. Nie widzę go w tym lusterku. O, pały jadą. Dobra, teraz chcę coś zobaczyć, moi drodzy. Musi dojść do przepięcia. Policja przejechała. Policja nie wjeżdża na te dróżki małe. Dobra, musi dojść do przepięcia teraz. Patrzcie, co zrobimy tu. O, patrzcie, tutaj zrobimy tak, ręczny. I zobaczymy, czy my mamy w ogóle paliwo w tym naszym. Gościu, nie wyrywaj się. Wszystko będzie dobrze. Ja chcę zobaczyć, czy my tutaj mamy paliwo. Jest paliwo. Dobra, ziomek. Kurde, to jest, moi drodzy, jak akcja z filmu, jak uprowadzenie. Gdzie... Okej. Nie! Kurde! Gdzie jest ten hak? Gdzie jest hak? Nie, nie uciekaj, nie uciekaj! Sebiks! O! Dobra. Jest okej. Pojedziemy sobie traktorkiem. Dobra. Zgasimy tutaj. Wypijemy piwko. O kurdi, nie! Nie, nie, nie! Nie, 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 Sebiks, 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 Sebiks! Stój, 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 stój! Ej, jumalauta oikeesti! Ej, vittu, tota sama... Nie! Nie! Tylko nie to! Heitä nyt vittuu jo! Nie! Moi drodzy, próba wyjścia! Próba ucieczki! Fuck! Próba ucieczki! O nie! Jedziesz? Koła w powietrzu mam. Dobrze. Kurde, w dupę nam wjechał. Bo jest za krótki hol. Aja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 j
Czekajcie chwilkę. No, gdzie? Ach. Dobra, teraz będzie okej. Okay. Jakoś się musi wywinąć z tego. Jeszcze pały. Dobra, jedziemy. O, rara. Będzie dobrze. Uff. Kurde, ale wolno będziemy jechać. Chyba nie damy rady. Za małą moc mamy. No kiedyś dojedziemy może, co?
No, pchaj! Nie, to jest za mała moc. On w drugą stronę chce jechać. Moi drodzy, musimy zrezygnować. Musimy zrezygnować z tego wozu. Niestety, nie damy rady. Wracamy. Kurde, problemy wam powiem. Sprawdźmy tak. Dobra, już uspokój się. Kurde, jakby mu gonga sprzedać, żeby on przestał wierzgać. Tylko ja się boję, że jak ja go odepnę, to będzie koniec. Popatrzcie, on jedzie. O kurde, co tu się wydarzyło? No głupek, no. No dobra, niech jest przypięty na razie. Ja muszę mu zastawić przód, żeby on nie odjechał. To już wiemy, że traktorem, moi drodzy, słabo. Malauta! O nie! Bituje bitu! Dobra. Jedziemy. Przód mu zastawimy. Ej, albo w ogóle sobie Bixa na pakę jakby wrzucić. Ale nie, on spadnie nam z tego. Dobra, dobra, ziomek, już. Już spokojnie, moi drodzy, porwanie pierwsza klasa to jest. Gościu. Czekajcie. On musi się jeszcze raz rozpędzić. O nie! Ach, mamy go! Udało się. Dobra, jedziemy. To było bardzo ryzykowne przepięcie, bo mógł nam uciec. A tymczasem jedziemy. Bum. Kurde, pały jadą. Jadą pały. Gonią nas. Dobra, gościa ciągniemy. Na razie musimy wjechać na takim niskim biegu tutaj. No, zdecydowanie, słuchajcie, tutaj szambowóz ma większą moc. Ta policja cały czas tutaj wyje, bo ona cały czas tutaj jeździ wokół. Ona na autostradzie jeździ, ona nie wjeżdża w te uliczki, ona się boi. Ona się boi, to jest jak taka straż miejska tutaj, straż wiejska bym powiedział. Dobra, tylko żeby on nie zginął. Żeby on w drzewo nie wpadł, wiecie? Ja się tylko o to boję. To jest taki debil z tego Sebixa, że on może w drzewo wpaść. Patrzcie teraz, co on zrobi. Kurde, w rowie zaraz go będziemy zbierać. Dobra, mamy go tutaj na lusterku, jak widzicie. Na dole pod moją kamerką. Co to? Muzyka skończyła grać. Sebix! Halo? Go! Jest wsi... Sebix... Trzeba ci było... Jak tyś to zrobił? Och, dobra, biorę go już. Biorę samochód. Pochowam cię tam, gdzie mojego psa, na dnie jeziora.
To już przynajmniej możemy sobie muzyczkę puścić. No, to już teraz na spokojnie. Ale ja chciałem, żeby był żywy, żeby go wsadzić do garażu. No nie. Cóż mogę powiedzieć? Uprowadzenie takie 2 na 10. Możecie wpisywać miasta w komentarzach. Kurde mol, nie tak chciałem, no. Nie o to mi chodziło tak naprawdę. Chciałem, żeby żył. Będę płakał. Jedziesz. Mariatta, moi drodzy. To jest hymn dla Sebiksa teraz. Dla niego. Chyba z żalu pójdę pić. Zróbmy miejsce mu. Ojej. Jeszcze pały tam jeżdżą ciągle. Jakoś tu wjedzie chyba, co? Kurde, jakby go tutaj ścisnąć. Ale trzeba go jakoś tak ogarnąć tu. Młotkiem go klepnę i będzie. Kurde, co jest? Wsteczny. Muszę jeszcze raz tu zawinąć. Dobra. Halo, bo mi jeszcze samochód przejedzie. Dobra, niech się przyciągnie tu. Ale zatrzymaj się! Mamy go w środku, dobra. Ale... Kurde mol. Czekajcie chwilę, musimy to zrobić inaczej. O kurde, jak zjechał! Dobra, czekajcie, musimy go inaczej przepchać. Dobra, już uspokój. Zaraz go wepchamy, moi drodzy. Musi to być. Uwaga. Teraz go tak jakby mogę... Kurde, gdzie ty tam jedziesz? Ziomek! Nie! Dobra, ja muszę zobaczyć, czy da się go przepchać. Nie wiem, czy to jest pchanie, czy co to... Kuźwa... Nie, to chyba tak nie działa. Ciężko go będzie tak... Kurde, i zamknął mi drzwi. Moment. No.
Nie mogą się otworzyć całkowicie. Muszę go znowu na hol wziąć trochę, no. Gdzie jest hol? Dobra, to się musi udać. O kurde! Dobra. Minimalnie do tyłu musimy pojechać i będziemy ekstra mieli to wszystko. Uwaga. Wsteczny. Co tam jest z tyłu, że nie mogę jechać? Drzewo? A tam jest drzewo. Berkele. U kurde, muzyka Sebiksowa włączyła się. Kurde! Dobra, teraz musi się udać. Skakuj, piwo! Mamy go! Yeah, baby! Wychodzimy. Kurde no. Powiem wam, że... No nie do końca o to mi chodziło. Ale mamy go w środku. A co z tym Sebiksem teraz? Wyciągamy go? Halo! O kurde, panie! Wpadłem! Mogę cię wyciągnąć? Sebiks. Chodź, wyjdziemy stąd, mówię ci. Do lekarza jeszcze pójdziemy. Nie, nie to! Dobra. Kurde, a tu światła są włączone chyba. Bo one tak strasznie tutaj świecą teraz w tym momencie. Czekajcie. Dobra. Sebiks. Na twą cześć. Piwko. Przy twoim ciele. Dla ciebie nawet opona dalej gra. Smutno. Da się to jakoś otworzyć? Zamknąć? Bo są jakieś zbugowane, tutaj się zepsuły. Sebiks mi wpieprzył w drzwi i nie mogę ich zamknąć teraz. No, niestety, moi drodzy. Ja zrobię zdjęcie takie pamiątkowe. Ech, dobra. Zamykam garaż. Ej, halo, co jest? Nie mogę zamknąć drzwi. Halo! No zamknijcie się drzwi. O, zamknąłem chyba. Dobra. Zamknij się. No. Zamknij się. Coś nie... O. Dobra. Mamy go. Mamy go w środku. I teraz co? Zapiszemy grę i zobaczymy, co się stanie. Czy jest... Nie, on na pewno zostanie zrestartowany, tak mi się wydaje.
Na pewno się zrestartuje. Bo to jest takie, wiecie, no to było bez sensu, byście mieli Sebiksa, którego byście mieli w garażu, a potem byście mogli mieć Sebiksa jeszcze na ulicy i tak dalej, i by było ich tysiące. Zniknął! Ani ciała, ani nic, butelka została, moi drodzy. Dobra, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Sprawdziliśmy, czy da się Sebiksa uwięzić w garażu i czy on zostanie. No jak widzicie, po zrestartowaniu, a raczej po zasejwowaniu gry, on po prostu znika. Tak jest zaprogramowana ta gra. No właśnie, żeby go nie można było tak jakby na stałe uśmiercić, na stałe zamknąć. On teraz pewnie znowu pod sklepem gdzieś tam krąży po mieście. Tyle, moi drodzy. Ja wam dziękuję. Jak wam się materiał podobał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie jakieś kolejne fajne komentarze, co można przedstawić w następnym materiale, jeżeli macie jakieś swoje propozycje. No i zachęcam do subskrypcji, link do tej gry, na przykład do kupienia tej gry będziecie mieli w opisie do G2A i do Facebooka, Instagrama i innych takich miejsc, gdzie można mnie znaleźć. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!